Dzień dobry kochani. Obiecałam, jestem i będę. Nie ma tak łatwo ze mną, więc nowa fryzura i nowa Ola. Słuchajcie, w nowym roku. Więc dziękuję wszystkim od razu z tego miejsca za wsparcie, za pozdrowienia, za to, że po prostu jesteście i postaram się tym razem na wszystkie komentarze wasze odpowiedzieć i po prostu dziękuję z tego serca, z całego serca, że jesteście. Jest dzisiaj wtorek, 23 stycznia, więc tak to, kochani, właśnie wygląda. Mroźno, zimno, ale tak jakby trochę chlapa się robiła, więc jakby troszkę szła odwilż, ale w ręce zimno. Więc wskoczyłam tak na chwilkę, jak zawsze, pomiędzy akurat dzisiaj papierami. Więc akurat jestem, żeby wam pokazać, co się dzieje, odpowiedzieć troszkę na wasze komentarze, bo powiedziałam i obiecałam, że będę odpowiadać po prostu ustnie. Kochani, czekajcie, moje pieski kochane. No co, moje tylko nie, o Jezu! I po płaszczu, i po o Boże, Ksedos! No tak, widzicie? I tak, tak to jest, jak się tylko na chwilę wskoczy pomiędzy pracą. No i już mam płaszcz do prania, dzieciaki moje kochane. No dobra, tak to właśnie wygląda. No ale cóż, cóż się nie robi. Słuchajcie, idziemy tutaj, mamy taką kostkę położoną, żeby było łatwiej przechodzić, żeby nie było tego błota. Widzę, że tutaj jakieś chlebki wrzucone dla odmiany. To nie moja sprawka. Słuchajcie, paw, piękny paw. Nasza pawica, kury tak sobie właśnie świętują. No i co słychać? Pytaliście o łabędzia. Ten łabędź po prostu no, był dostarczony. Był dostarczony do nas, zakupiony. Szczegółów to nie zdradzam. Ile, co, gdzie i skąd? No, jest. W każdym razie mamy łabędzia. Ja myślę, że to będzie chyba dziewczyna, ale po czym to poznać, to nie wiem. Widzę, że ta struktura tych piór, ten kolor, takim znawcą nie jestem, ale widzę, że jest ładniejsze. I tak ja myślę, że to będzie kobieta. Jak ktoś wie, w jaki sposób rozpoznać tego łabędzia, czy łabędzia, no to proszę, dajcie mi znać. Będę wdzięczna. Kaczki, karolinki, mandarynki są. Nie marzną, uwielbiają taką wodę i sobie tak po prostu pływają. Nie ma lodu na wodzie, więc po prostu tak sobie, o zobaczcie, jak ładnie się zaklimatyzowały. Widzieliśmy na ostatnim filmie, jak paw właśnie z tym łabędziem sobie razem wspólnie jedli. I oni tak całymi dniami, piękna parka. Tutaj chłopaki, dziewczyny, pięknie to po prostu wygląda. Ja to tak myślę, że wycieczki na latem czy wiosną mogłyby tutaj w Elblągu, z okolic Elbląga po prostu przyjeżdżać, oglądać. To jest takie mini zoo. No, fajnie jest właśnie sobie tak popatrzeć. No na wiosnę już powinno być więcej tych naszych kaczek. Pytaliście o moje wspaniałe, kochane bigusy. Bigusy zostały sprzedane dla jednego fana, który tutaj właśnie się odezwał, a że one po prostu nam troszkę tak nie pasowały do całej hodowli. Ja to mam taką wizję po prostu mieć tylko kaczki, karolinki i mandarynki i mi to wystarczy. A tego może być paw, jakiś łabędź i kwestia tego, że no wiadomo, kurki, bo bym chciała, żeby ten kogut piał i kurki znosiły świeże jajeczka. Bo po co kupywać w sklepach, jak można mieć swoje. To tak to właśnie wygląda. Jakiś rarytas dostały. Andrzejowi chleb jakiś tam, widzę, został. Raz na jakiś czas nic się nie stanie. I tak właśnie sobie, tak sobie właśnie pływają.
A co tam u nas dalej słychać? Zima, mroźno, tak jak mówiłam. Życie powolutku płynie. Remont już tam, fugi położone i praktycznie skończone. Więc daliśmy radę, dałam radę, wszystko. Jestem z siebie dumna, to tak na marginesie. Też jak nikt nie chwali, to sama się pochwalę. Fajnie, słuchajcie, że tyle, wspomnę jeszcze o tych komentarzach, że tyle tych komentarzy daliście. Daliście gdzieś mi ochotę, wsparcie i po prostu nie ma kryzysów, trzeba tylko dalej działać. O, zobaczcie, piękny widok, piękny, zrobimy zbliżenie. Piękni panowie. Lunka tutaj, zaraz zobaczymy. Luna! Luna! Pokazała się tam. Tam jak robili staw, to właśnie ten płot rozwalili. No i tak na razie jest. Troszkę tak mam pomysł na kanał, jak was tutaj troszkę bardziej rozweselać. W jaki sposób, co tam mogę dołączyć. No to będziecie na bieżąco obserwować. Na pewno na tym kanale w tym roku będą nowości. Nowości, nowości, jeszcze raz nowości. Więc jak macie jakieś pomysły, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, no to dajcie znać. Może akurat jest to do zrobienia, żeby było takie realne. Więc oto nasza pawica, bialutka na śniegu. Wyszła na spacer. No ciekawa jestem, czy się jak złączą ten paw z pawicą, co to będzie. Co to będzie ciekawego. Zobaczcie, tutaj ona tak się chowa pod choinką. Tym sobie odwiedzimy. Tutaj to w ogóle nie wypowiadam się. Nie będziemy się denerwować na tym kanale. Altanka jeszcze nieskończona, więc jest jeszcze trochę roboty. I taka cisza, spokój. Słuchajcie, fajnie się tak oderwać od tego całego, całego po prostu harmidru, tego, tej pracy, jak to niektórzy mówią, Arbeit. I po prostu troszeczkę takiego spokoju, wyciszenia. Chcę tutaj iść troszkę podejść do tego pawia. Tutaj wam zrobię zbliżenie. No, ślicznie to na takim białym śniegu widać, jak on tak dostojnie sobie chodzi. Jak dostojnie sobie chodzi. Powiem wam szczerze, że ja już tęsknię za wiosną. Ja już bym chciała, żeby była wiosna. Na pewno w okresie truskawek będzie ciężko kręcić. Nie porównujcie mnie do innych, co mają na to czas. Ja po prostu no też tak nie mam. Ale jak mogę, to obiecuję, że będę kręciła i dlatego dzisiaj jestem. Posłuchajcie o paw. Pawica za swoim ukochanym. Więc jednak miłość jakaś jest. Coś z tego może będzie. Podejdziemy troszeczkę bliżej. Teraz jeszcze troszkę tutaj pracy do zrobienia. Ale to bliżej, bliżej wiosny. Ten ogon piękny, po prostu piękny. Ale jakieś pióro tam widzę, już mu wystaje, tak jakby był pojedynczy, jakby chciało wypaść. Chociaż teraz pióra nie wypadają, ale tam widziałam, leżało jedno brązowe, czyli tej pawicy. Mamy teraz trochę takie większe przejście, więc łatwiej jest po prostu tutaj przejść i do stawu nie jest tak łatwo teraz wpaść. Co moja niunia?
Mój kochany. Pancia, zaraz cię wygłaskam, zaraz cię wygłaskam. O, a to zazdrośnik. Zazdrośnik mały. Słuchajcie, no mówię, że nie jest łatwo wpaść, ja tak się na nie zapatrzyłam, że zaraz bym wpadła i by był hit sezonu na ten nasz rok. No i wtedy to bym miała tych subskrypcji, kochani. No właśnie, co tu zrobić, żeby było więcej subskrypcji? Co wy mi tutaj możecie podpowiedzieć? Piszcie w komentarzach, może coś fajnego by wpadło do głowy i jakieś fajne pomysły, jestem otwarta. No ale nie mówcie, żebym morsowała w tym stawie, w taką pogodę. Więc kochani, ja po prostu uciekam. Jest tak zimno, że ja już po prostu dmucham w ręce i idę nakarmić psy. Tutaj widzę, zwierzaki już dostały jedzenie, więc ja po prostu uciekam dalej działać. A pokażę wam właśnie brązowe, piękne pióro. I życzę wam, kochani, cudownego, wspaniałego dnia. Ubierajcie się ciepło, dbajcie o siebie i ściskam mocno. Piszcie komentarze, jak mogę odpisuję, jak nie, to będę odpowiadać i wszystkich was ściskać gorąco na kanale. Pozdrawiam kanał Kaczki Oli Elbląg i poproszę, kto jeszcze nie dał subskrypcję i łapkę w górę. Pa!